Proszę z nami. Antena Radia Concito. Antena Radia Concito. Naszym gościem jest kapitan rezerwy, dr Dariusz Fedorowicz. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Brat Aleksandra Fedorowicza, tłumacza w Kancelarii Prezydenta, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Panie kapitanie, panie doktorze, przed nami kolejne obchody dramatycznej, smutnej karty naszej historii. 10 kwietnia 2010 roku, już 6 lat od kiedy przeżywamy to i zadajemy sobie cały czas pytania. Co z katastrofą, kiedy my dowiemy się też prawdy. Jak pan to ocenia, to co się dzieje, bo mamy nowy rząd, nowe zapowiedzi, mamy jakby kolejną odsłonę, bo zespół parlamentarny, który sprawą się też zajmuje. Tak, to jest wielka nadzieja, wielkie szczęście, że po tym tak długim czasie wreszcie do władzy doszli ludzie, którzy mają wolę wyjaśnić przyczyny tragedii smoleńskiej, bo przecież bez rzetelnego wyjaśnienia przyczyn, bez pokazania przebiegu tego dramatu, bez wskazania przyczyn, tak naprawdę żaden z naszych obywateli nie może czuć się bezpieczny. Do tej pory okazywało się, że nasze państwo działało tylko teoretycznie. Można powiedzieć, że to było papierowe państwo. A skoro to państwo nie było w stanie zabezpieczyć podstawowego bezpieczeństwa dla swojej głowy, to cóż mają powiedzieć zwykli obywatele. Więc myślę, że w tym kontekście, w tym aspekcie to też niesłychanie ważna sprawa, żeby tą prawdę poznać i żeby po prostu Polska była krajem naprawionym i bezpiecznym. Panie kapitanie, przedtem rządzący, teraz to opozycja, jak gdyby wracając do sprawy katastrofy smoleńskiej, czyni to jakąś kartą polityczną, przetargową, tematem zastępczym? Proszę ojca, ja marzę o tej chwili, żeby rzeczywiście sprawę tragedii narodowej, tragedii smoleńskiej zacząć wyjaśniać w ciszy, w powadze, nade wszystko w szczegółowości, w rzetelności, uczciwości, bez niepotrzebnego szumu medialnego, bez używania tej sprawy do bieżących rozgrywek politycznych i to tak zarówno tych bardzo, bardzo miałkich, niskich, jak i w aspektach poważniejszych polityki międzynarodowej. Myślę, że to nie jest godziwe ani godne, bo to jest śmierć ludzi, którą nie należy grać w żaden sposób.
należy do tego podejść, tak jak wspomniałem, rzeczywiście z najwyższą możliwą uwagą, z skupieniem i rzetelnością. I wierzę w to, że w tej chwili w miejsce poszukiwania taniej sensacji wejdzie rzetelne dochodzenie do prawdy. Nie będzie się organizowało co rusz to rozmaitych konferencji, jak to mieliśmy do czynienia przecież z prokuraturą wojskową, czy rozmaitych wrzutek medialnych, które co chwilę obserwowaliśmy, przecieków rozmaitych i tak dalej. To miejsce powinna być rzetelna praca specjalistów, a my wszyscy jako obywatele powinniśmy poznać jej owoce. Panie kapitanie, są planowane uroczystości w Polsce, te główne w Warszawie 10, czyli w najbliższą niedzielę, podobnie będzie i w Katyniu i w Smoleńsku, bo to już 76. rocznica zbrodni katyńskiej i 6. rocznica katastrofy smoleńskiej. Pan będzie w Polsce, czy może wybiera się do Katynia? Nie, będę w Polsce, będziemy w Bydgoszczy, będziemy spędzać w skupieniu, w ciszy, w rodzinnej atmosferze. Będziemy wspominać, będziemy się modlić i w kościele, i przy grobie brata bydgoszczan, którzy się i wybierają do Warszawy, i nie wybierają. Zapraszam serdecznie, oczywiście nie tylko bydgoszczan, tomu po drodze, serdecznie zapraszam na mszę do ojców jezuitów na godzinę 18 do kościoła przy placu Kościeleckich. Na godzinę 18 w dniu 9, czyli w przeddzień, w Wigilię rocznicy, po mszy odbędzie się marsz portretów, przejście pod na miejsce uświęcone krwią męczeńską na bydgoski Stary Rynek pod pomnik walki męczeństwa. Tak tradycyjnie przez poprzednie lata każdą miesięcznicę czciliśmy właśnie w tym miejscu, później mszą, tym razem będzie na odwrót, tym razem najpierw będzie msza, potem marsz portretów i spotkanie właśnie przy pomniku walki męczeństwa na bydgoskim Starym Rynku. Bardzo dziękuję, panie kapitanie. Pozdrawiamy wszystkie rodziny, te, które straciły swoich bliskich. Będziemy razem z wami. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Jeszcze ojcze, jeśli można, tak, poprosić. Bardzo proszę. Chciałbym z takim drobnym apelem się zwrócić, a mianowicie zapalmy wieczorem świecę 10 w oknie na znak pamięci, a już może 9 wywieźmy flagę narodową. Pokażmy, ilu nas jest, tych ludzi, którym zależy. Wspomnijmy te dni, które kwietniowe, które nas tak bardzo zjednoczyły w 2010 roku. Nie dajmy się podzielić. Pokażmy to. Szczęść tak, Boże. Pan kilka lat temu powiedział, że to nie bywa, ta śmierć pana prezydenta, elity narodopolskiego, zaznaczył pan, że to była niebywała w historii świata tragedia, więc tak. Uczyjmy też to jakiś dzień szczególny w naszym narodzie, tak jak pan mówi, i uszanujmy i pamiętajmy o modlitwie i za tych, którzy zginęli. Myślę, że ta śmierć to jest to ziarno rzucone w rolę, ono musiało widocznie obumrzeć, aby wydać plon obfity, stukrotny. Mam taką nadzieję, że właśnie w ten sposób będzie obfitowało to zjednoczeniem Polaków i wreszcie budową tego kraju w pięknym rozkwicie, bo Polska na to zasługuje i Polacy na to zasługują. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Naszym gościem był kapitan rezerwy dr Dariusz Fedorowicz, brat Aleksandra Fedorowicza, tłumacza w Kancelarii Prezydenta, który zginął w katastrofie smoleńskiej 6 lat temu.
Drodzy Państwo, kolejny temat, który chcemy poruszyć, sprawa podatku VAT, jak walczyć z wyłudzeniami, jeżeli chodzi o podatek VAT. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski, polski prawnik, profesor nauk prawnych. Witam serdecznie. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże, witam najserdeczniej. Panie profesorze, no, z podatkami zawsze trudno, ale w ciągu 3 lat Ministerstwo Finansów chce zmniejszyć lukę w podatku VAT z 26 do około 15%. Czy to rzeczywiście możliwe, żeby to się zmieniło? Bo mamy rozumieć, uszczelnimy system podatkowy, więcej pieniędzy trafi tam, gdzie powinno. Po pierwsze, Ministerstwo Finansów jest bardzo ostrożne w swoich prognozach, co oznacza, że ten sukces, który jest zarysowany, w zasadzie, czyli około 10% różnica, prawda, jest no, planem na pewno minimum. My przeżywamy w naszym kraju katastrofę tego podatku. On został tak doszczętnie zdemolowany przez złe